Cześć, Iga i Przemo z tej strony. Witamy w Bike Express na kanale Bike Trip, gdzie będziemy opowiadać o wydarzeniach, ciekawostkach, historii i roweru i innych fajnych rzeczach związanych ze światem rowerowym. A w dzisiejszym odcinku... ja opowiem Wam o ciekawostce historycznej, opowiem o nowym taryfikatorze oraz o niezwykłym człowieku, który pobił rekord Guinnessa. A ja opowiem o systemie MIPS w kaskach rowerowych, o wyścigu 4 wieże w Gorcach oraz o Babia Góra Trails. Zapraszamy, dajcie łapy w górę i wciśnijcie dzwoneczek, który podpowie Wam o następnych odcinkach i o aktualnościach. Także zapraszamy, jedziemy z tematem. Ostatnio znalazłam wiele artykułów, których tytuły brzmiały 1500 zł mandatu za jazdę na rowerze bez karty rowerowej. Chciałabym Was wszystkich uspokoić. Nie jest to prawda, absolutnie takich mandatów nie będzie, szczególnie za brak posiadania karty rowerowej. Ale dobrze, zacznijmy od początku. Karty rowerowe oczywiście są potrzebne, obowiązkowe dla dzieci jeżdżących na rowerze między 10 a 18 rokiem życia. Dzieci mniejsze, czyli poniżej 10 roku życia, traktowane są jako osoby piesze, mogą jeździć na rowerach, po chodnikach, pod opieką osoby dorosłej. Jeśli chodzi o mandaty, to faktycznie można dostać, natomiast można dostać maksymalnie 200 zł mandatu i to jest przeznaczone dla osób powyżej 17 roku życia. Dzieci między 10 a 16 rokiem życia nie otrzymują mandatów. Myślę, że jeżeli już, to jakieś pouczenie, ale to też w sytuacjach, kiedy będzie po prostu jakieś zagrożenie i akurat nawinie się pan policjant, który zobaczy niebezpieczną sytuację i będzie chciał wytłumaczyć ku bezpieczeństwu młodego, że absolutnie tak, nie można postępować. To wszystko, także bądźcie bezpieczni, jeździcie bezpiecznie. Czyli to był jakiś chochlik informacyjny, tak? Dokładnie, tak. To była niesprawdzona informacja. Ona dotyczyła osób poruszających się pojazdami mechanicznymi, czyli autem bądź motorem i wówczas, jeżeli jeździmy bez odpowiedniego dokumentu, możemy dostać mandat w wysokości 1500 zł. Nie dotyczy ona ani rowerów, ani hulajnóg, a tym bardziej na pewno dzieci. Także jeździcie bezpiecznie. Dobra, lecimy dalej. Ja Wam opowiem o ochotnicy MTB Four Towers, czyli wyścig rowerowy, zazwyczaj 4-dniowy w wersji Heli Hard, 3-dniowy w wersji Fun i w wersji Hell do przejechania prawie 200 km i 8500 przewyższenia. Także całkiem sporo, dosyć wymagający wyścig, możecie się sprawdzić, zdecydowanie polecam i zdobywacie wtedy 4 wieże w ciągu 4 dni. Na szczytach Koziarz, Magórki, Lubań i Gorc. Zapisy na ochotnica.mtb4towers.pl. Polecamy. Ja Wam teraz opowiem o bardzo ciekawym człowieku, który pobił rekord Guinnessa w jeździe dookoła świata. Jest to Marc Bimont. Zaczął swój wyścig we Francji, w Paryżu. Przejechał 29 tysięcy kilometrów z zakwami, z obciążeniem 30 kg i przejechał 192 dni i 17 godzin całą trasę. To jest coś niesamowitego, około 150 km musiał robić dziennie. Co jest po prostu dla mnie mega wyczynem, kozak, szacun. No brawo, brawo. Jakby chyba by mnie nie stać było na to w sensie fizycznym. Niby 150 km, możecie sobie wyobrazić, że to nie jest w sumie super dużo. Pewnie część z Was przejechała więcej. No ale trzeba trasę liczyć też po górach, gdzieś Tadżykistany, inne trudne tereny. No i tam już się robi pewien problem. Dokładnie. Także jest to mega wyczyn. Dla porównania opowiem Wam o tym, że przejechał też w kolarstwie ten sam dystans i przejechał go w niecałe 80 dni. Czyli musiał robić 367 km dziennie na kolarce. Już bez odpowiedzenia, słuchajcie, ale... nie mam pytań. Mega. No to życzymy Wam takich dystansów. A teraz Wam opowiem o systemie MIPS. To jest system bezpieczeństwa w kaskach rowerowych. Po angielsku
Multi-Directional Impact Protection System, czyli po prostu wielokierunkowy system ochrony waszego łba, stosowany już w latach 2000-2010, ale nie bardzo komercyjnie. Dopiero w 2015 roku pojawił się bardzo komercyjnie już w wielu kaskach rowerowych z wyższej półki. To jest forma takiej powłoki, która rusza się niezależnie od skorupy naszego kasku na specjalnych gumowych dystansach, dzięki czemu nasza głowa jest jeszcze lepiej chroniona. Świetnie o tym mówią chłopaki z dobrerowery.pl. Polecamy ich kanał. Co to jest za czarodziejska kula, moi kolego? To jest genialna pomoc dydaktyczna dla nas, żeby wyjaśniać ludziom, na czym to polega i o co w tym chodzi. Genialny patent w Giantie. Ktoś odrobił zadanie, żeby to łatwo wytłumaczyć klientowi, czym jest MIPS i jak to działa. Czyli w zasadzie taka kulka w kulce. Generalnie chodzi o to, że przy uderzeniu system MIPS ma odbierać część tej energii, która normalnie by przeszła gdzieś tam do wnętrza naszej głowy, ma ją odbierać. I dzięki właśnie takiemu ruchowi obrotowemu jeszcze bardziej i lepiej ją wytracać, co chroni właśnie naszą głowę przed obrażeniami wewnętrznymi głowy, czyli ryzyko jakichś tam krwiaków, wstrząsów mózgu, takich typów rzeczy. I to rzeczywiście ponoć mądre głowy mówią, że to działa, więc musimy im zaufać. Sprawa jest bardzo prosta. Kiedy wasza głowa w kasku w coś uderza, to siłą rzeczy następują różnego rodzaju naprężenia, różnego rodzaju przeciążenia. I dzięki temu, że zewnętrzna część kasku, która na przykład ma kontakt z nawierzchnią w tym momencie, może się w pewnym stopniu przesunąć względem struktury wewnętrznej, to kask jest cały czas w tym samym idealnym miejscu na waszej głowie, a struktura kasku a przesuwa się sama wkładka, i pochłania energię. Dokładnie. Jest to pewnego rodzaju strefa kontrolowanego zgniotu, czyli kolejne mechaniczne połączenie, które po prostu jest w stanie pochłonąć odrobinę energii. I co ważne, nie patrzmy na to pod kątem, że o Jezus, 150 zł różnicy pomiędzy tym a tym, a to jest tylko kawałek plastiku. No tak, ale to jest kawałek plastiku, który ktoś wyprodukował, opatentował, wsadził do tego kasku, przerobił konstrukcję tego kasku, żeby on pasował z tym, więc to wszystko się też zawiera w tej cenie. Po drugie, mówimy o bezpieczeństwie. Wydał więc kupę kasy na certyfikację. Dokładnie, więc nie mówmy, że to jest 150 zł za kawałek plastiku, bo to jest 150 zł za bezpieczeństwo. Zdecydowanie, zdecydowanie polecamy, aby wasze kaski miały taki system. Na pewno każdy z was słyszał o firmie Dunlop. Jest to firma, która produkuje opony rowerowe. Wyobraźcie sobie, że w 1888 roku John Dunlop, który był weterynarzem, wynalazł opony pneumatyczne. Tak, się Zośka nam przyniosła banan. Dziękujemy, Zosiu. Super, jaki piękny, duży banan, ekstra. No więc wracając do tematu, wynalazł opony pneumatyczne, a powodem, dla którego zostały one wymyślone, był jego 9-letni syn, który chorował na jakąś tam chorobę, szczerze mówiąc. Nie znalazłam na jaką. Natomiast lekarz mu zalecił, aby dużo jeździł na rowerze i bardzo ważne było przy tym to, by nie było wstrząsów. A więc potrzeba matkom wynalazków. Dzięki temu jeździmy na takich oponach, na jakich jeździmy. John Dunlop musiał się nieźle zdziwić, kiedy się okazało, że 43 lata wcześniej jego pomysł już został zrealizowany. Wyobraźcie sobie, że Robert William Thompson wynalazł i opatentował opony pneumatyczne. Natomiast nie były przeznaczone wówczas do rowerów, tylko do wozów konnych. Jego pomysł nie za bardzo się przyjął. Wystarczyło trochę poczekać, 40 parę lat, i się okazało, że to jest świetny pomysł, na przykład właśnie dla rowerów. Babia Góra Trails to jest miejsce na mapie Polski, bardzo mocne, związane z rowerami. Na samym starcie dojeżdżamy do wielkiego parkingu, gdzie dostępna jest bezpłatna myjka rowerowa, no ale oczywiście najważniejsze są trasy. Piękne trasy, około 20 km, więc może niedużo, ale zawsze można sobie odbić w górach gdzieś na boczne ścieżki. Mamy tor do jazdy nauki na rowerze, całe zaplecze, więc naprawdę warto się pocieszyć tym miejscem. A dodatkowo jest wyciąg rowerowy, który jeżeli ktoś jeździ downhillowo, czy po prostu nie chce mu się wyjeżdżać na mosorny groń, wywiezie nas na samą górę i będziemy mogli się cieszyć tylko samym zjazdem. Piękne trasy, single trackowe, jednokierunkowe, podobne jak w Sudetach. Jedna trasa
tak zwana tabakowa, szlak tabakowy prowadzi nas w dwóch kierunkach i prowadzi właśnie na Słowację i możemy sobie wtedy wrócić ze Słowacji w drugim kierunku. Reszta szlaki jednokierunkowe. Zdecydowanie polecam. Dajcie znać, czy podoba Wam się nowa wersja naszego kanału, co myślicie o tym, o czym chcemy Wam opowiedzieć, może macie jakieś ciekawostki do dodania, piszcie w komentarzach, subskrybujcie, polubcie. No i przesyłajcie nam Wasze materiały, jeżeli chcielibyście, żeby były opublikowane. Tym razem pozdrawiamy ze słonecznej Albanii, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, hej, hej. Bang 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 b